Cześć, witam Was w kolejnej recenzji. Tym razem chciałbym Wam opowiedzieć o książce Trumana Capote, Śniadanie u Tiffany'ego. Zbiorze opowiadań, w którym oprócz tytułowego występują jeszcze takie opowiadania jak Dom z kwiatów, Brylantowa gitara i Bożonarodzeniowe wspomnienie. Zapraszam. O, jesteście tutaj. Szybka przerwa i zaraz sobie wróćcie do wideo. To wideo jest sponsorowane głównie przeze mnie i przez moją pracę etatową, czyli zasadniczo chodzi tu o programowanie. Jestem programistą sklepów i stron internetowych z doświadczeniem od 2016 roku, więc zasadniczo jestem w stanie zrobić wszystko. Jeśli chodzi o strony i sklepy, oczywiście. No i adres mojej strony, na której możecie się ze mną skontaktować, jeśli chcielibyście mieć jakąś stronę lub sklep w promocyjnej cenie, bo wystarczy, że podacie gdzieś tam w temacie wiadomości skrajnie skończony, czy w inny sposób to zasygnalizujecie. To ten adres pojawi się gdzieś tutaj w tym segmencie wideo. Adres to codeme.eu. A jeśli potrzebowalibyście czegoś dużo większego, co stworzyliby dla Was profesjonaliści w Reakcie, w Gatsbym, w Next.jsie, to również takich ludzi znam i gorąco zachęcam do kontaktu ze mną. Myślę, że będę w stanie przekazać informacje o Was. No i to wszystko. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. No więc zacznijmy oczywiście od tego, o czym mniej więcej są te opowiadania. Oczywiście jest to klasyka, wiadomo, film z Audrey Hepburn. Bodajże tam zdobył Oscara, no i wiadomo, że był bardzo, bardzo ikoniczny. No jednakże, czy był on równy literackiemu oryginałowi? Jest to po prostu taka historia, powiedzmy, Pretty Woman, tylko nie dochodzi tutaj do uwodzenia jakiegoś tam bogatego gościa, tylko po prostu jest to historia damy do towarzystwa w latach 30. bodajże XX wieku, chociaż nie jestem na 100% pewien, czy było to wtedy umiejscowione, czy też jakoś tam później. No i jest to pisane z punktu widzenia jej sąsiada, który ma tam na nią lekkiego crusha. Jest to dość krótkie opowiadanie, aczkolwiek jaka najdłuższe w tym zbiorze. Dom z kwiatów, z tego co pamiętam, to jest jakaś taka dziwna historia o jakichś ludziach w Ameryce Środkowej, czy coś takiego. No ogólnie o nieszczęśliwej miłości i
też ta chyba bohaterka tego opowiadania jest prostytutką, która no, trafia po prostu w specyficzne miejsce do swojego tam partnera. Jeśli chodzi o brylantową gitarę, no to wszystko rozgrywa się w więzieniu i jest tam właśnie narrator, którym jest chyba jakiś tam starszy więzień, no i pojawia się młody więzień z tą tytułową gitarą. A jeśli chodzi o to ostatnie opowiadanie bożonarodzeniowe, to przyznam, że było na tyle słabe, że chyba jakoś mi zupełnie nie weszło do głowy, o czym to było. Jak tak przeglądam, to je na szybko, to no nie wiem, jakaś taka króciutka bzdurka. I zasadniczo, jak możecie się domyślać, już jak tutaj wam streściłem te opowiadania, no to nie mam żadnych jakichś super cytatów. Wydaje mi się, że troszkę jednak film, który też nie był jakiś taki super, wydaje mi się, że przebił tutaj same opowiadanie, które oczywiście jest najlepsze w zbiorze, ale pozostałe są już zupełnie takie bardzo cienkie. Być może w tym 58 roku, kiedy autor je tworzył, było czymś wow, no ale dzisiaj zestarzało się dość okrutnie. No, z drugiej strony czytałem oczywiście Z zimną krwią jakoś tam lata temu. No i zrobiło wtedy na mnie dość duże wrażenie, więc być może jakbym teraz po nie sięgnął, to miałbym inne wrażenie. I nie jestem pewien, co jeszcze stworzył autor, bo tu widzę, że jeszcze są możliwości, żeby poczytać jego inne głosy i inne ściany, jakąś nieukończoną powieść Wysłuchane modlitwy, i jakiś zbiór opowiadań, i jakiś zbiór esejów. Być może po coś sięgnę. Nie ukrywam, że no, ten autor wydawał mi się kuszący, zwłaszcza po tym pierwszym takim reportażu, jakim była Z zimną krwią. No ale tutaj się zawiodłem, więc niestety mogę dać tylko 5 na 10. Mam nadzieję, że nie jest to kwestia tłumaczenia pana Roberta Sudoła, ale no raczej nie polecam. Wszystkie historie miały być o miłości, no a powiedziałbym, że jest tak dość przeciętnie. Niestety. Więc to wszystko. Dzięki za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Cześć. Good morning, evening. David was a bit too harsh for me, don't you think? My favorite quote from this book is, "Sure, I wouldn't mind getting rich and famous. I really want to be rich and famous, and I'll get into that someday, but I'm also going to keep my personality. I want to be myself when I wake up one fine morning and have breakfast at Tiffany's." Thank you for watching this video.
I am asking for subscriptions, likes and shares. See you next week.